Cześć, jesteśmy Luka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Jesteśmy dzisiaj w trochę innej scenerii, w której będziemy już przez najbliższy rok, bo witamy się z Wami pierwszy raz W nowym mieszkaniu. z naszego nowego mieszkania. Co prawda my już jesteśmy tutaj jedną noc, ale to było bardzo spontaniczne, bo mieliśmy odbierać klucze dzisiaj, czyli 2 listopada, a okazało się, że będzie mieszkanie gotowe 1. Także wieczorem jechaliśmy i też zobaczycie sobie za chwilę wstawki, jak mieszkanie wygląda bez naszego urządzenia. I za jakiś czas pokażemy Wam trochę zakupów, To jak się trochę urządziliśmy. właśnie naszego urządzenia. I życzcie nam szczęścia, żeby się ze wszystkim pomieścić, bo może być ciężko. Mamy sobotę, a to oznacza, że jesteśmy w mieszkaniu już tydzień? Tak. Na czwarty. Jesteśmy na kolejnych zakupach, tym razem w Action. Wszystko Wam będziemy pokazywać, bo wczoraj byliśmy też w kilku miejscach. Dorabiamy się rzeczy do mieszkania i teraz szukamy jakichś takich organizatorów, organizacyjnych rzeczy. Organizerów. Organizerów. Losing.
pożegnamy się z Wami chyba już po wszystkich naszych mieszkaniowych zakupach do tej pory. I stacjonarnych. Bo jeszcze mamy rzeczy w planach. Będziemy... Tak, jeszcze czekamy na jedną rzecz do paczkomatu, żeby nam przyszła, ale to będzie dosłownie jutro lub pojutrze, więc się nie możemy doczekać, bo będzie mega super. A tak to co? Pokażemy Wam, co kupiliśmy w Ikei, w Homely, w Home & You, w Pepco. Gdzieś jeszcze? Action. I chyba tyle. Więc 5 sklepów, 1 haul. I jeszcze, co chcę powiedzieć, to będziemy chcieli sobie kupić jakieś ładniejsze zasłony. Sami widzicie, że tutaj średnio to tak, jest zasłonięte. Z zewnątrz to w ogóle, jak właśnie świecimy w środku, to widać wszystko, co się dzieje przez te zasłony, więc to trochę nie spełniają swojej funkcji. No. A że mieszkamy na parterze, no to jest dość istotne. Dokładnie. Chcemy jeszcze kupić sobie pościel i coś jeszcze? Zasłony, nie pamiętam. No, ale no, takie bardziej tekstylia. Aha, chlebak chyba jeszcze. No dobra, to co? Zaczniemy od największej rzeczy? Nie, od prezentów, które moja mama nam kupiła. Dobrze. Tak, bo od mojej mamy dostaliśmy takie pojemniki na... herbatę. Tak, tutaj jest herbata. Tu mam coffee, nie widać tego, może jak przybliżę. O, to właśnie są takie wyżłobione napisy. Mm-hmm. I mamy jeszcze na cukier. Tak. Więc każdy ma swój napisik. I moja mama ogólnie na początku kupiła nam blender, ale my już mamy, to by był nas trzeci, więc powiedziała, żebyśmy oddali ten blender i coś w zamian sobie kupili, co jest nam potrzebne. Więc to jest jakby prezent od mojej mamy, no i ogólnie od mojej rodzinki. I to było z przeceny 40 zł na 16 każdy z tych pojemników. Tak, i jeszcze od mamy Julki mamy... To mamy maselniczkę taką. Bardzo ładną. W sumie się składa z trzech części, no bo wiadomo, standardowa podstawa i przykrycie, ale jeszcze jest takie drewniane. I ona miała podstawową cenę 50 zł, zapłaciliśmy 36. Więc też bardzo fajnie, zwłaszcza, że jest taka ładna i trzyczęściowa, mhm, można powiedzieć. Mi bardzo zależało na tym, żeby właśnie było wygodnie tu podnosić, bo u mnie w domu rodzinnym jest taka jakby z prostokątnym i tak ciężko złapać, jest to złapać. Tak. I jeszcze tutaj można ją sobie wygodnie przenieść, więc super. Nie jest problemu, fajnie. Dobrze, to teraz może to. Dobrze. To jest taki drewniany na sztuce, mhm, przechowywacz. I teraz mamy jeszcze go zamkniętego, ale on się gdzieś tu rozszerza, nie wiem w który bok, ale można go właśnie powiększyć tam o ileś centymetrów, o chyba, nie wiem ile, o kilkanaście. No, więc, ale... Bo chcieliśmy właśnie, żeby było drewniane ładne, niż takie plastikowe. Tak, a to starczy też na dłużej. Aha, i to kosztowało chyba 60 zł z tak, Pepco. Tu byliśmy w trzech Pepco, bo kiedyś jeszcze zanim, kurczę, chyba w tym dniu, kiedy się wprowadziliśmy, byliśmy tak, w Pepco i go zobaczyliśmy, ale mówimy, o, może znajdziemy lepsze, bo nie A może jeszcze myśleliśmy, że może będzie w mieszkaniu, bo też tak jak oglądaliśmy, no to jeszcze ktoś tu mieszkał, więc też nie chcieliśmy tak po szafkach zaglądać. Oczywiście. Szanujemy prywatność innych. No i stwierdziliśmy, że kupimy sobie taki ładny, który nam się podoba i no wiecie, co ile lat albo no nawet nie wiem, dekad się zmienia pojemnik na sztuczce. To się nie psuje, więc to prawdopodobnie zostanie z nami do końca życia. A byliśmy w wielu sklepach i tak naprawdę tylko w Pepco był taki drewniany, porządny. I wróciliśmy po niego do jednego Pepco, do drugiego, do trzeciego, tam nie było nigdzie. No i wszędzie indziej po prostu plastiki i no to w ogóle nas nie urządzało. No chcieliśmy mieć po prostu też taki ładniejszy. Więc mamy. Okej, okay, no to dalej. Może zostaniemy cały czas w tym samym sklepie, czy już nie mam nic z niego? Chyba nie. No dobra, to tutaj mamy... Jaki sklep? Homla. Wazon z taką kulką... Nie wiem jak to nazwać, z takiego korka jakby. I on sprawia, że tutaj się nie kurzy i na dodatek bardzo ładnie to wygląda. Cena oryginalna to 50 zł, my zapłaciliśmy 20. Tak mniej więcej się prezentuje. I on ma żłobienia tak jakby w środku. Tak, na zewnątrz jest gładki. Właśnie. Myślę, że to jest akurat jego minus, bo będzie się go ciężej czyściło. No bo wiesz, wlewasz tak, wodę. Ale mamy na to sposób już. To znaczy? No, potem... Aha, okej. Okay. Ale też będziemy chyba wlewać tutaj wodę z brity, która będzie przefiltrowana, więc będzie mniej kamienia się osadzać. Tak. Dobrze, to zostając w Homely, teraz też mam takie pudełeczko, zestaw czterech kieliszków. Już Wam pokazuję, jak one się prezentują. Takie. Różowe w kamerze wyglądają na bardziej takie morelowe. Są różowe, tu ładne też żłobienia pasuje są. Pasuje nam do zastawy. I są po prostu takie
Bardzo ciężkie, porządne. Fancy. I możesz zaraz, jak zamkniesz, to przeczytać cenę. One, bo też kupiliśmy na promocji. Tu jest cenka. Tak. One normalnie kosztowały 60 zł, a my 40. Więc to też fajne. Bardzo fajne. Okej, okay, dalej. Z... Musisz mi mówić, jakie to są sklepy. To też jest Homa. Bugspotem, który ma ogonek tutaj. Dotrzymaj. Ucho. Mega super. I też w Homli kupiliśmy... Kolejny kubek z kotem. Tylko ten jest super, bo on ma trzy koty. Tu jest jeden kot, tu jest drugi kot, a tu jest trzeci taki kot. Taki sam jak ten pierwszy. O, ale tu trzy. Mimo wszystko, więc... Cena ich była 16 zł. Więc 16 zł za trzy koty to bardzo dobra cena. Tak, a tutaj mamy za 15 kubeczek. Dalej, to już pokażę dwie rzeczy na raz. Kubek z TK Maxa. O, i to jest kolejny sklep, którego nie wymieniliśmy. Aha, właśnie, 7 zł kosztował. Jest taki wiedźmiarski. Bardzo fajny, taki jeszcze jesieniarski. A przez to, że już... No za 7 zł, słuchajcie. Spooky season się kończy, no to na promocji. Sparansko. Dla nas sam raz. I ja tutaj też jeszcze tak pokazałam. W sumie to jest IKEA doniczka za 16 zł albo 17. I czy jest to mało, czy jest to dużo, można się kłócić. Ale jest bardzo ładna. Jest ładna i dlatego też się zdecydowaliśmy, a ja miałam taką aspirację, żeby sobie rozmaryn kupić w doniczce. I właśnie tutaj będzie stał, bo udało mi się upolować, więc cudownie. I na będziemy za chwilę... Zakupach. Właśnie. I będziemy za chwilę robić herbatę z rozmarynem i malinową herbatkę. I miejmy nadzieję, że wyjdzie. W ogóle strasznie skaczemy tak po tych sklepach różnych, ale no nie mamy posegregowane, bo też dużo tych rzeczy jest. No dobra, dobrze, dobra. Ostatnia z rzeczy... Kolejny sklep w ogóle, Half tak, Price. Half Price. To jednak było 7 sklepów. I to jest... Cup of Positivity. Tak. Pozytywna herbatka. Jest w ogóle. Troszkę mały, jak na moje ukrywania. Kosztował normalnie 20 zł, a my kupiliśmy za 11. Więc też uważam, że bardzo super. Tak, to jeszcze... Znaczy, że fajnych kubków to zawsze nigdy za dużo. Jeszcze z IKEA mamy właśnie do czyszczenia kubków, butelek, takich, tak, właśnie gdzie nie można sięgnąć. O to mi chodziło, o te zrobienia w środku wezonu, że to raczej zmieści. To kosztowało 4 zł, a Kuba też nosi mleko do pracy w szklanych butelkach i jak się ich dobrze nie wyczyści, a nie mamy zmywarki, to bywa różnie. Nie jest fajnie. Więc właśnie zainwestowaliśmy 4 zł w taką rzecz. Dobrze, kupiliśmy też sobie taki zestaw i uznaliśmy, że... Action. Tak, rzeczywiście, że to będzie do ociekacza na sztućce, do przymyciu naczyń. A to będzie... Albo na płyn do naczyń, albo na mydło w płynie, do kuchni. Bo chcemy jedno i drugie mieć właśnie. Tak, żeby nie chodzić, jak trzeba umyć ręce w kuchni, to żeby nie latać przez całe mieszkanie do łazienki, zwłaszcza, że dosłownie całe mieszkanie musimy przejść. Ale też właśnie się zastanawialiśmy, czy kupić dwa identyczne, ale ja się trochę wahałam, bo... Co jeśli nie będziemy mogli rozróżnić? A one bardzo mało się różniły jakby tymi takimi... Kolorami? No nie wiem. No wiecie, takie wstawki marmurowe jakby. No i finalnie się zdecydowaliśmy, że na razie kupimy jedno i zobaczymy jak wyjdzie. I chyba... To chyba 11 zł kosztowało, a tamto pewnie troszkę też mniej. Może 9, coś takiego. Tam w Action już są ceny z groszami. To ja mam jeszcze jedną rzecz tutaj na stoliku i to jest kubek też z duchami. I... Całe clue tego zakupu jest takie, że jak jeździmy w jakieś miejsca, albo w ogóle po prostu idziemy sobie gdzieś na miasto i chcemy wziąć ze sobą coś ciepłego do picia, to wszystkie kubki śmierdzą kawą. Ciekawe, dlaczego? Kto pije tyle kawy? No ale tak w sumie jest, że zazwyczaj się bierze kawę na wynos. A no, ja piję herbatę. I zawsze to pachnie kawą. I często... I potem smak herbaty już nie jest taki fajny. Więc to jest tylko i wyłącznie do herbaty. On jest metalowy, chyba taki jakby... że podwójne jest dno, że nie będzie taki bardzo gorący. I tak to wygląda. Nie mieści się do tego... Trzymadełka w samochodzie, ale znaleźliśmy już nowy sposób, po prostu z boku będzie troszkę i ma takie zamykane tutaj ustnik. Więc super, bo się nie wleje w trakcie ogólnie jazdy. Wygląda na bardzo porządne. I kosztował 25 zł, a wcześniej chyba 50 z tego, co mi tu prześwituje no, pod cenką. To jest to, co mówię, że po prostu promocja na rzeczy halloweenowe. To jest najlepsza promocja w roku. Jeszcze później Black Friday. Dobra, to przechodzimy do siatek. Od razu siatka, bo kupiliśmy też siatkę taką, no też halloweenową, z pieskami przebranymi za ducha. Patrzcie, jaka jest piękna. Tynie, wiedźmy. No super jest. No, 3 zł kosztowała. Im dłużej patrzymy, tym więcej, bardziej nam się podoba. Okej, okay, to ja sobie tutaj tak wezmę bliżej. Dobrze, to
to ja zacznę od patelni. Czyli basic rzecz, nie mieliśmy żadnej patelni, więc... Tak, a... Zaraz będziemy robić na niej jedzenie. Więc patelnia, no, potrzebna jest. 30 zł? 25 chyba. Tak, 25 z pepko. A i też... 24 cm i my mamy indukcję, więc musieliśmy też na to patrzeć. Więc też się nadaje, więc cieszymy się strasznie. Dalej mamy widelczyki złote, bo nasza zestawa jest złota. I my kupiliśmy zestaw dla 16 osób tak jakby, bo mamy nawet sporą rodzinę i w ogóle często też znajomi. Nawet goście przyjdą, to żeby też nie skończyły się te sztuce. No i nie mieliśmy żadnych widelczyków, więc stwierdziliśmy, że właśnie sobie kupimy i mamy tutaj dwa razy po 6 i one kosztowały chyba z 8 zł za sztukę, tak mi się wydaje, że coś takiego tak, to było. Tak, nawet 9. Ale też pasują nam, bo szczerze wydaje mi się, że nie będzie widać, że nie są od kompletu. Też tak myślę, bo i te są matowe, i nasze są matowe. Czy takie są, kurde, nie wiem, no raz widzę w nich błyszczące, a raz matowe, więc nie wiem, tak podobno. No i bardzo wyglądają podobnie do tych naszych. Dalej mam... pudełko na chusteczki. Więc za chwilę otwieramy i wkładamy. Tak, chusteczki też już mamy kupione, więc tylko wystarczy włożyć i uzupełnić. No, stwierdziliśmy, żeby to też był taki, powiedzmy, element wystroju, a nie tak, że stoi sobie pudełko chusteczek. Szczególnie jak już, jakby właśnie, no mamy kawalerkę, na, jak widzieliście. Na wierzchu i właśnie będzie to widać, więc nieważne jakie opakowanie chusteczek kupimy, będzie wyglądać super. Tak. A jak będzie jakieś ładne, to po prostu tego nie będziemy używać najbliżej. To znowu basic rzecz i mam tutaj z Homely szufelkę i zmiotkę. I tam była już promocja na Black Friday, że jeśli kupicie za 100 zł rzeczy, to macie minus 30 zł na wszystko w sumie. Tak, tylko musiało być nieprzeceniane, więc też zaraz zobaczycie, że wzięliśmy kilka rzeczy, które wydają się trochę drogie, ale w sumie jak mają kosztować 1/3 mniej, to spoko. I to kosztowało 25 zł, a z Action, bo to było z Action, ta pudełko po na chusteczki? Nie pamiętam. No, ile. Też nie pamiętam. Powiedzmy, że około 12, coś takiego. Tak, też mi to jest, tak. I bardzo mi się podoba w ogóle ta szczotka, że to jest taka drewniana i to jest białe i po prostu... No zawsze po prostu takie szczotki to też mi się kojarzyły z takimi jaskrawymi kolorami, agresywnymi. Tak. Dobra, kolejna basic rzecz, która w ogóle jestem w szoku, że tego nie mieliśmy w mieszkaniu, jest szczotka do toalety. Więc niestety wam nie pokażę, bo jeszcze nie jest rozcięta, nie otwieraliśmy jej, ale jest bardzo ładna i też zależało na tym, żeby była aesthetic. Znaczy, żeby znowu, tak jak na przykład te chusteczki stoją, to też będzie na wierzchu przez cały czas. A jak pasują. No, właśnie sporo mamy takich bambusowo... Ale mi się bardzo podoba ten drewniany vibe. No, okej. Okay. Dalej, znowu z Homely, kolejna rzecz. Takie rękawice do zmywania i one mają taki... Jak zmywak taki silikonowy. Mamy dosłownie z identycznym jakby, no nie wiem jak to nazwać, to z jest, teksturą. To jest super, bo właśnie nie trzeba mieć wtedy gąbki, tylko jakby myjesz rękami. Tak, u nas Kuba się zajmuje zmywaniem naczyń, więc to są jakby dla niego te rękawice. I też mi bardzo zależało na tym, że jak nie będziemy mieć zmywarki, to żeby właśnie takie rękawice mieć, albo w ogóle myć naczynia w rękawiczkach, bo no za 20-30 lat będzie to widać po rękach, nie? Że na przykład jak się, nie wiem, używa chemii jakiejś łazienkowej bez rękawiczek czy coś. No bo o, przecież zaraz umyję ręce, to później się odbija na tych rękach. Więc mamy rękawice takie i no nie będziemy musieli po prostu takich jednorazowych co chwilę tak, wyrzucać. Tak, i o wiele łatwiej będzie je zakładać tak i na bardziej szybko. Bardziej eko mimo wszystko. I wygodnie 40 zł, ale minus 30%. Tak, a to szczotka, nie wiem czy mówiliśmy, 20 zł w Action. Tak? 20? Tak. Chyba, ty chyba jakoś tak, no. Tak, to rację. Dobrze, następna rzecz. Dalej 400 Action, takie drewniane pudełeczko. Około dyszki to kosztowało. Ja mam taką wizję, że to będzie u nas na komodzie stało i sobie tu położymy nasze biżuterię, może obrączki tutaj też włożymy. Może okulary będziemy tu odkładać. O, no właśnie, i też spinki do włosów. Bo tak leją teraz. Po prostu też będzie ładnie się wszystko ładnie prezentować. Żeby też mieć trochę to zorganizowane, nie? Kolejna rzecz z Homely. Obieraczka do owoców, warzyw za 20 zł minus 30%. Wahaliśmy się nad nią, bo było dużo tych obieraczek. Jedna była dwustronna i to było bardzo dziwne, bo wyglądała tak i się promowała, jakby można było ją obierać z dwóch stron, gdzie to w ogóle nie jest praktyczne. A ta, co na niej przeważyło? No tutaj ma taką końcówkę, teraz o, tak będziecie widzieć. I u mnie w domu jest taki, no nie wiem, drożek właśnie z taką końcówką do obierania skórki z cytryny. Więc stwierdziłam, że jeśli to jest cytryną, to,
To na pewno super, nie? Właśnie, więc stwierdziliśmy, że sobie weźmiemy. Teraz rzecz do samochodu taka. Oto. I to jest taki teleskopowy wyciągany i to służy do tego, żeby jak szyby w samochodzie zaparują, to żeby sobie fajnie przetrzeć się, nie wychylać. I my mamy trochę problem z parującymi szybami w samochodzie, więc to się nam na pewno bardzo przyda, bardzo tego skorzystam. Było trochę drogie, bo kosztowało 30 zł w TK Maxie, ale myślę, że to ile sobie nadrobimy z tym i czasu i... Tak. Ogólnie siły. No przyda się po prostu. Też nawet czasami tej szyby nie da się dokładnie wytrzeć, bo ręka ci już nie wchodzi tam, gdzie jest końcówka szyby. Tak, a to tak fajnie się właśnie wygina. No myślę, że się przyda i tutaj tak trochę rzutem na taśmę pokazujemy, bo no wszystko już tutaj. Tak. I ostatnia rzecz z Homely. To jest miska za 40 zł. Też dużo, ale minus 30%. I na początku nie byłam przekonana, ale pomyślałam sobie, że skoro ona jest tak jakby dwuczęściowa i ma tutaj takie stópki, więc jak na przykład odsadzacie sobie makaron, bo to jest jako duży lak, nie wiem czy to zobaczycie, o widać trochę, dobra, to po prostu to sobie stoi w misce i jak już odsadzicie ten makaron, to z miski się wylewa, to dosłownie wsadzacie sobie tutaj i nie musi stać na żadnym talerzu ten durszlak ani nic, tylko jest tak mniej takiego chaosu. Mamy w jednej cenie i miskę, i durszlak w jednym, więc no, pod tym względem super. No i nawet żeby sobie zrobić ciasto na naleśniku w niej, no nie mamy żadnej miski po prostu, w sensie to jest jedyna. Dobrze, ja powoli wybiegam do końca rzeczy. No, została ostatnia rzecz. Mi dwie. I pierwszy to jest pojemnik na jedzenie z Ikei za chyba 8 zł. Tak, tak. I on jest taki, bardzo ciężko się go zamyka, więc jest bardzo szczelny. I myślę, że to jest istotne właśnie, jak ja na przykład do pracy biorę jakieś jedzonko, no to żeby też coś się nie wylało. No, zdarzało się różne sytuacje. Więc super. Zdecydowanie. Dokładnie. Coś, co potrzebuje każdy dom. To u mnie z Ikei mamy też coś, co myślę, że każdemu się przyda i my właśnie już trzeci raz to kupujemy, bo raz do Kuby do domu, raz do mnie i teraz do mieszkania. Jest to wyciskarka do czosnku. I to jest... Tak wygląda. Ona ma tak jakby środek wyjmowany i kosztowała 15 zł i się super sprawdza. Takie jest wygodnie myć. Jest taka bardzo porządna, super. Że jak się wyciska ten czosnek, to ja się na przykład nie boję, że połamie mi się, bo nie jest plastikowa, tylko jest metalowa. I co, ostatnia? Ostatnia rzecz też z Ikei i jest to chochelka, która jest w takim śmiesznym kształcie jakby rombu. I po prostu będzie tak i myślimy, że będzie się łatwo nalewać to, co będziemy nalewać właśnie przez te dzióbki. Tak. Bardziej tak precyzyjnie, nie? Więc to spoko. I kosztowała chyba 7, nie, 11 chyba złotych. Coś no, takiego. Coś takiego. Coś takiego. Więc teraz idziemy ogarniać trochę mieszkanie, bo jeszcze rodzice nam przywieźli parę rzeczy. Więc trzeba to wszystko tu jeszcze uporządkować, ułożyć. I chyba będziemy już mieli wszystko. Oprócz tych zasłon i pościeli, ale to najwyżej innym razem. Ale to tylko dekoracyjna sprawa na szybko. Dajcie znać, co Wam się podobało z tego holu i co powinniśmy sobie jeszcze dokupić, bo na pewno takie rzeczy są, o których my nie pomyśleliśmy, a są niezbędne. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just
Prawdopodobnie ostatni hol zakupowy do tego mieszkania i tutaj akurat są takie bardziej praktyczne rzeczy niż dekoracje, ale już Wam pokażemy, żeby wszystko tak ładnie dopiąć i za chwilę zobaczycie final reveal naszego mieszkania. Pierwszą rzeczą jest blacha do pieczenia, bo nie mamy tutaj żadnej. A fajnie byłoby móc teraz na jakiś czas upiec jakieś ciasto. Albo cokolwiek. I ona kosztowała 15 zł w Pepco. My szukaliśmy blachy długo. Ale kosztowało na przykład 40 zł, więc trochę za dużo. Za taką samą. Właśnie. To wiele mówi. Dalej mamy taki pojemnik, który jest tutaj otwierany. I w środku jest... Miarka. Taka, więc pomyśleliśmy, że to będzie nawet na sól. Właśnie, czy... Kuba wymyślił, tak? Czy coś innego takiego po prostu, żeby ładnie stało na wierzchu. I to było z Kauflanda. Kosztowało około 10 zł. Dalej mamy pudełko za 5 zł z Kaufa i ono jest takie, wiecie, fajnie zamykane, więc brakuje nam ogólnie takich pojemników. Mamy tylko kilka, więc przy okazji kupujemy, żeby nam nie zabrakło. Tak, więc co dalej do pojemników? Mamy taki, w którym znajdują się dwa kolejne identycznych krojów, tylko rozmiary są zupełnie inne. Tutaj się tak otwiera tę górę. I sobie wysypujemy. Nie wiem, bardzo mi się to kojarzy z takim pojemnikiem na mąkę. No bo u ciebie w domu jest taki na mąkę po prostu. Ja myślę, że tu będą jakieś może makaron otwarty, żeby nie stał taki zawinięty. Albo nie wiem, czy na ile to będzie praktycznie, ale właśnie jakieś płatki do mleka. Na przykład granola. No. Zobaczymy jeszcze. Fajnie to będzie wyglądać i będzie praktycznie bardzo. Kolejne pojemniki to takie szklane, już Wam pokazuję. To niby jest napisane, że to jest salaterka z pokrywką. No i tak niby też wygląda, więc fajnie, bo mamy jednocześnie i szklane miski i też zamykania do nich, więc można tutaj na przykład zostawić, nie wiem, sałatkę. No, będziemy mieć na przykład cebulę pokrojoną. O, na to, przykład. Żeby można było ją schować do takiego pojemnika. Bo wiadomo, szklane będzie lepsze niż plastik. 5 sztuk. No właśnie, bo ten mikroplastik, nie? Więc jak. Tak, no i też plastik wchodzi, no to bardziej są transportowe, a szklane to będą na miejscu. Tak. I bardzo ciężkie są ryzyko. W ogóle. Zobacz. No tak. Dużo ważą, jak na pojemniki. I chyba ostatnia już rzecz, nie ostatnia. Zestaw misek plastikowych, bo do tej pory mieliśmy tylko jedną, którą tu też Wam już pokazaliśmy, tą z truszlakiem. Z Homely, tak, a tutaj tamte salaterki około 20, to chyba około 15 ten zestaw. A ta miska nie pamiętam, pewnie około 12. Chyba 15 kosztowały, to są mamy 3 miski. Ale nie mam jak Wam to pokazać, bo wszystko się odbija. Nie, no nawet widać. Ostatnia rzecz to pudełka na szczoteczki, takie ładne, niebieskie i różowe. I one kosztowały 5 zł. A właśnie stwierdziliśmy, że przez to, że jeździmy od jednych rodziców do drugich, gdzieś tam też na wyjazdy często, to żeby mieć takie, bo mieliśmy tylko jedno i takie, wiecie, tylko na samą górę zakładane, więc to często się otwierało, a tu myślę, że będzie bardziej przydatne. I co, to jest wszystko już, co mamy do pokazania, więc zabieramy się za sprzątnięcie tego w odpowiednie miejsca i przychodzimy do Was z pokazaniem tego, jak my się urządziliśmy w tym mieszkaniu, bo trochę się różni od tego, co było na początku. Zapomnieliśmy Wam pokazać jeszcze dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to solniczka i pieprzniczka, które są w kształcie duchów i kupiliśmy je w Home & You za 9 zł. To było przecena jakaś po Halloween. Trochę są niepraktyczne, bo mają tutaj te otwory, a jakby takie naturalne jest to, że mają na górze, ale są ok. Tylko się obsypują bardzo pieprzem, jak się nie sypie. I tutaj mam prezent od Kuby, czyli takiego wielkiego rekina. On jest z Kauflanda i kosztował 80 zł i dopełnia pięknie naszą przestrzeń.
Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten house tour i możecie dać nam znać, co powinniśmy dodać, może jakieś dekoracje, czego nam brakuje. Więcej książek. Więcej książek. Ale to się nie liczę. I co, dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego. Dajcie znać, jak Wam się podobało i do następnego filmu. Cześć! Cześć.